Tło wydarzeń Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Na ten moment, proszę Państwa, melomani z pewnością czekali z dużą niecierpliwością. Wreszcie będzie otwarte. Można powiedzieć, że już jest otwarte. Filharmonia Koszalińska szykuje się do nowych koncertów. O koncertach, ale nie tylko, bo też o tym, co filharmonicy robili wtedy, kiedy tej publiczności brakowało. Porozmawiam dzisiaj z moim gościem, pan Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie również. Bardzo optymistyczny komunikat popłynął wczoraj do wszystkich mediów naszych regionalnych z wykrzyknikiem: wreszcie się otwieramy, Filharmonia Koszalińska. Cieszy taka informacja? Tak. Ja przypomnę, że taka wstępna, optymistyczna informacja już się pojawiła 2 tygodnie temu. Był okres niejako próbny, ale teraz rzeczywiście przystępujemy już do organizacji naszych koncertów. Przewidzieliśmy na wiosnę 8 takich koncertów od marca do czerwca i pierwszy taki koncert chcielibyśmy już zrealizować 12 marca. Jak z biletami, jak z kupowaniem biletów? Czy trzeba się ustawiać w kolejce do kasy? Czy można drogą mailową kupować bilety? Ja przypomnę, że już od 2 tygodni prowadzimy rezerwacje na miejsca na ten koncert, na te koncerty, bo można nabywać bilety na te wszystkie koncerty. Przyjęliśmy taką formułę na razie rezerwacji, ale od poniedziałku, od 1 marca można te bilety wykupywać. Również przypomnę, że będziemy koncertować w trybie sanitarnym, w reżimie sanitarnym, polegającym między innymi na tym, że na sali, na której się znajdujemy tutaj, może przybywać tylko połowa publiczności. W związku z tym przygotowaliśmy 260 takich miejsc. Bilety w dużej części już są zarezerwowane i wierzę, że będą wykupywane, a tych, którzy jeszcze chcieliby uczestniczyć w tym koncercie 12 marca i w następnych, zapraszam do kas od 1 marca od godziny 11 do kasy Filharmonia, a także można kupić za pośrednictwem portalu biletowego. Powiedzmy o tym, co się działo w Filharmonii wtedy, kiedy nie było tej publiczności, bo mimo że właśnie koncerty się nie odbywały, filharmonicy nie siedzieli bezczynnie. Chciałabym, żeby opowiedział Pan widzom o płytach, które zostały wydane. Jedna z nich to jest taka płyta, no uważam, że wyjątkowo oryginalna i bardzo ciekawa, i jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odzew na tę płytę. Muzyka klasyczna dla dzieci. Tak, to znaczy ja myślę, że wszystko, co robiliśmy w ostatnich tygodniach w poprzednim roku, było oryginalne na swój sposób. Ostatni koncert z udziałem publiczności zagraliśmy 6 listopada i od tego czasu nasza praca skupiła się na nagraniach. Projekt, o którym Pani wspomniała, dotyczy 6 piosenek dziecinnych Witolda Lutosławskiego do słów Juliana Tuwima. To z jednej strony mało znana kompozycja, w wersji, którą my wykonaliśmy. Wydaje nam się, że mimo tego, że to kompozycja, która powstała 70 lat temu, do dzisiaj nie doczekała się realizacji, którą my zrealizowaliśmy, czyli realizacji, w której osoba śpiewająca te piosenki z tyłu ma za sobą orkiestrę symfoniczną, dużą orkiestrę symfoniczną. Są wersje z fortepianem, natomiast z orkiestrą symfoniczną takiej wersji nie znaleźliśmy. To z tego powodu warto o tym wspomnieć, ze względów takich historycznych. Natomiast oczywiście najważniejsze tutaj jest cel i grupa odbiorców, bo ta płyta została rozesłana do 600 przedszkoli i tego typu placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mamy bardzo ciepły odzew na tą publikację, wiele listów, wiele maili, wiele telefonów. Jeszcze dodam ważną informację, że głównym aktorem tej płyty jest aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Wojtek Rogowski, który w fantastyczny sposób kreuje tutaj te piosenki, nie tylko śpiewa, ale dodaje wiele elementów poza muzycznych. Ta płyta jest oczywiście dostępna w kasie Filharmonii, można ją nabywać.
Chciałam właśnie o tę współpracę między instytucjami zapytać. Jak to się stało, że pan Wojciech Rogowski zgodził się na taką współpracę? Czy to od Filharmonii wyszła ta propozycja? No i czy zgodził się tak bez wahania? No bo to też jest dla aktora nie lada wyzwanie stanąć na scenie, a właśnie za plecami mieć profesjonalnych muzyków. To prawda. Inicjatywa wyszła z mojej strony. Nie ukrywam, że Wojtek Rogowski jest jednym z moich ulubionych koszalińskich aktorów. Od wielu lat obserwuję jego fantastyczną karierę. Natomiast propozycja, którą mu złożyłem, była zupełnie innego rodzaju wyzwaniem. Rzeczywiście tutaj trzeba było się wykazać już nie tylko aktorstwem, z którego Wojtek Rogowski jest znakomicie znany, natomiast również tą warstwą wokalną. Trzeba było po prostu zaśpiewać piosenki, i to piosenki o dużych walorach artystycznych. Trochę Wojtek się namyślał, ale ostatecznie zdecydował się. Myślę, że efekt jest bardzo satysfakcjonujący. A można się o tym przekonać właśnie, bo płytę, jak pan wspomniał, można kupić. Opowiedzmy, bo to nie jedyna płyta, jaka została wydana. Opowiedzmy o pozostałych. Druga płyta jest płytą zupełnie wyjątkową, bardzo nastrojową, bardzo szczególną w swoim wyrazie. Ona w sposób oczywisty nawiązuje do sytuacji pandemicznej, która panuje u nas od roku, i do skutków tej sytuacji. Mam tutaj na myśli głównie niestety ofiary tej sytuacji. Zamieściliśmy na tej płycie szereg takich pięknych muzycznych obrazów, utworów bardzo znanych najczęściej. W ten sposób chcemy upamięcić po prostu te osoby, również osoby, które cierpią czy ucierpiały wskutek tej pandemii. Chcemy zostawić taki ślad w historii muzycznej. Płyta oczywiście może być wykorzystywana do różnych celów, jako podkłady do różnych uroczystości, również w użytku prywatnym. Sam w swoim samochodzie często słucham ją, jadąc do pracy, bo naprawdę jest to szereg pięknych utworów. Często są to przeboje muzyki klasycznej, ale w zupełnie innym ujęciu, w innym kontekście. Myślę, że to jest bardzo ważna płyta dla naszej filharmonii. No właśnie, bo komuś mogłoby się wydawać, że w całej tej dramatycznej sytuacji, jaką jest pożegnanie bliskiego człowieka, nikt sobie za bardzo głowy nie zawraca taką oprawą muzyczną. A jednak warto się nad tym pochylić, bo to są też emocje swego rodzaju. Ta muzyka potrafi troszeczkę ukoić, potrafi troszeczkę, nie wiem, zmusić do refleksji, nakłonić do refleksji? Tak, myślę, że te wszystkie odczucia pani redaktor są trafne. Ja chcę powiedzieć, że płyta już się spotkała z dość dużym odzewem takim komercyjnym. To znaczy instytucje, które zajmują się organizacją opraw, ostatnich pożegnań, po prostu powiedzmy to wprost, kupują od nas licencje, i te licencje już w dużej liczbie zostały udzielone. Także ma ta płyta również obok tego waloru artystycznego również wartość praktyczną. To są dwa takie wydawnictwa, bardzo różne w wyrazie, ale jak widać oba potrzebne. Było jeszcze trzecie? Tak, było trzecie. To płyta, która była zlecona przez znakomitą sopranistkę, wielokrotnie występującą w Koszalinie, Katarzynę Dondalską. To i kolejne wydawnictwo fonograficzne. Cieszę się, że kolejne, które jest realizowane w Filharmonii Koszalińskiej. Płyta ma charakter bardzo autorski. Oczywiście główną osobą, która tam występuje, śpiewa, jest Katarzyna Dondalska, ale również tam się pojawia nasz znakomity koncertmistrz Natan Dondalski i jeszcze wielu, wielu innych wykonawców. Warto też powiedzieć, że oczywiście w tle jest nasza orkiestra symfoniczna, co nas cieszy. Wydawnictwo zostało zrealizowane dla firmy fonograficznej Acta Pralab. Jak wygląda praca filharmoników w czasie nagrywania płyty? I jak bardzo się różni od tej pracy codziennej, właśnie koncertowej? Tak, to jest praca, która troszeczkę różni się rzeczywiście od tej z udziałem publiczności. Praca, która jest tak naprawdę bardzo obciążająca też psychicznie. Trzeba pamiętać, że
Czas ekipy nagrywającej jest bardzo cenny. To po prostu wszystko kosztuje. W związku z tym nie ma za dużego marginesu na błąd, na pomyłkę. Poza tym trzeba pamiętać, że każde nagranie jest niezwykle wymagające w tym sensie, że wszystko słychać po prostu. O ile sala koncertowa na żywo może jeszcze wybaczyć pewnej doskonałości, o tyle granie, kiedy dźwięk jest rejestrowany, tutaj nie pozwala na żaden margines błędu. W związku z tym jest to inna praca, natomiast my się cieszymy, że udało nam się w tych trudnych czasach dla naszej branży znaleźć przestrzeń do spotykania się muzyków w sensie artystycznym, do pracy, do aktywności. Także ten czas, który był trudny, również myślę, że ja bardzo oceniam pozytywnie. I mówi Pan w czasie przeszłym o trudnym czasie i tego się trzymajmy. Będą nowe koncerty. Rozumiem, że cały repertuar jest dostępny na stronach internetowych Filharmonii Koszańskiej. Można zobaczyć, kiedy, jakie koncerty. Tak, natomiast na ten pierwszy chciałbym zwrócić uwagę w sposób szczególny, nie tylko dlatego, że jest pierwszy po takiej długiej przerwie, ale też dlatego, że będzie muzyka Chopina. No, znana, natomiast ta muzyka Chopina, muzyka fortepianowa, drugi koncert fortepianowy, w tym kontekście szczególnym, w którym się znajdujemy, jest dla nas ważna. Ta muzyka piękna, pełna optymizmu, została napisana pod wpływem pewnej emocji miłosnej młodego Chopina. Za oknem widzimy pewne przejawy wiosny, słońca, także w tym wszystkim jest dużo optymizmu i myślę, że my ze swoim koncertem się w to wpisujemy. I tym optymistycznym akcentem i zaproszeniem kończymy naszą rozmowę. Pan Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszańskiej, był moim i Państwa gościem dziś. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam. Państwu dziękujemy za uwagę. No i cóż, zapraszamy na koncerty i zapraszamy do słuchania płyt nagranych przez naszych filharmoników. Do zobaczenia.